przywitajmy bohaterkę jedynego starcia kobiet, Linki Master! Nie możemy zdradzić rywalki, powtórzę to jeszcze raz. Ale ja wiem, że jesteś na pewno bardzo zadowolona. Ja się dzisiaj dowiedziałem o tym nazwisku. Kibice będą w szoku. Ja jestem mega podekscytowana. Jest to, uważam, petarda na karcie walk, taka damska. Ta walka gdzieś chodziła mi po głowie, ale nie sądziłam, że dojdzie do niej aż tak szybko. I uważam, że to będzie w sumie najcięższa z moich wszystkich walk. Sponsorem filmu jest GeForce Skins, strona, na której możecie otwierać skrzynki ze skinami do CS-a. Z kodem SEP4 macie plus 5% do doładowania. Jest tu wiele metod płatności, na przykład Blik, SMS, krypto, a nawet bezpośrednio poprzez Pace of Card. Codziennie można odbierać darmowy bonus z koła bonusów, które resetuje się co 24 godziny albo krócej. Jest to zależne od sumy wpłat z ostatnich 30 dni. Na stronie można wbijać poziom, dzięki któremu można zdobyć klucze do skrzyń bonusowych. Wspomnę również o eventach. Otwierając skrzynki z eventów, na konto za darmo przydzielana jest waluta eventowa. Jest ona również dodawana do wpłaty. Istnieje również możliwość zawierania kontraktów i tworzenia własnych skrzyń. Pamiętajcie, żeby użyć kodu SEP4, który da Wam 5% do doładowania. Link w opisie. Filipie, czy ty obawiasz się walki z Gimperem? Moi drodzy, to co powiem będzie dla mnie bardzo ważne i chciałbym wykorzystać platformę Fame MMA do powiedzenia czegoś dla mnie turbo, ale to turbo istotnego. Wiem, że moje życie nie będzie już po tym takie samo, nigdy. Wiem, że tego będzie dużo, ale wiem, że powinienem, że chcę stanąć w prawdzie. Zadałeś pytanie, czy boję się tej walki. Odpowiem ci, że nie, bo przy całym szacunku dla tego chłopaka naprzeciwko mnie, elo, walka z nim to dla mnie trochę jak paproch. Byłem ćpunem, waliłem kokę, hardkorowo. W najtrudniejszym momencie, co 6 minut, taki był interwał. Każda sekunda staje się wiecznością. Słuchajcie, to jest tak totalne gówno. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że to nie jest walka z przeciwnikiem. To jest walka o siebie, o swoje życie, o nowe życie. Ja nie pizgałem, moi drodzy, koki po klubach, po imprezach. Nie, w smutku, kurwa. W domu, przy zamkniętych żaluzjach. Jestem tu po to, żeby powiedzieć dzieciakom, nie dotykajcie się do tego szajsu. Piszę o tym książkę. Nazywa się Kokaina, szczęście w kresce. I moi drodzy, ta książka powinna być przeczytana przez każdego, kto myśli o tym, żeby zrobić swoją pierwszą i być może ostatnią. A ta ostatnia będzie tuż przed śmiercią, bo to się tak kończy. 80% ląduje w piachu, 20 wychodzi. Ja z tego wyszedłem i jestem bardzo wdzięczny i wam, Fame MMA, i tobie, Gimper, że zgodziłeś się na tę walkę. Bardzo dziękuję, ale to dalej nie jest walka z tobą, tylko to jest walka z samym sobą. I powiem wam jeszcze jedno. Jeśli myślicie, że jesteście zajebiści, że sobie kupiliście ten biały worek z tym gównem, którym cholera wie, co jest w środku i macie na to kasę i myślicie, że jesteście strafa rafa, to nie. To was wykończy, prędzej czy później. Gimper, słyszałem, że twoja dziewczyna ma dzisiaj urodziny. Przekaż to jej. Wszystkiego najlepszego. A, dziękuję bardzo. Zostanie przekazane. Jak jesteśmy w temacie urodzin, to jeszcze Nikola Milanowicz, no nie ma go tu z nami, ale również ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego od Federacji Fame dla Nikoli Milanowicza. Dobra. Mamy Nikolę, 100 lat. Dobra. Wszystko najlepsze. Dziękuję bardzo. Żyje nam 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Jeszcze raz, niech żyje nam. Niech żyje nam. Nikola! Słuchajcie, Szeja. Brawo. Słuchajcie, dziękuję bardzo i bardzo mi miło, że mogę urodziny spędzić tutaj w rodzinnym Fejmie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Gimper, wracam do roboty. Gimper, to teraz... Ja pierdolę. Ty, Rafał, naprawdę nie żartowałeś z tym, nie? Nazywam się... Włączcie mikrofon tylko. Mikrofon! Raz. Wyłączcie mu mikrofon. Raz. Nazywam się cesarz Marcinus Najmanus. Cesarz Marcinus Najmanus łaskawy. Wiecie dlaczego łaskawy? Bo jeszcze kilku tych zjebów w pierdolu nie dostało do dzisiaj. Chciałem zobaczyć, co tu się w ogóle odpierdala. No i widzę. Parę zapijaczonych mord. Co się, kurwa, Adamek, patrzysz? A ty co się śmiejesz? Czym ty się w ogóle, zajmujesz? Bo mogę. Czym ty się zajmujesz w ogóle? Ale mądry jesteś, bo na dystans... Kręcisz kebaby czy kręcisz lody, kurwa? Bo się ciężko, kurwa, dowiedzieć z mediów. Czym ty się, kurwa, zajmujesz? Ale zazdrościsz czy o chuj ci chodzi? Tak, o te kebaby? Cię pojebało?
Meldować się tu, kurwa, kto cię wpuścił do tego stołu? Ale mordo, przychodzi jak pajac. Kto cię tu, kurwa, przychodzisz jak pajac, morda, przebrany. Kurwa, w kubeł. Następnie nie wiadomo, Adamy, o co ci chodzi. Morda w kubeł. Adamy. Mordo, ja właśnie Adamy, o tym mówiłem, żeby Adamy, nie ćpać. Właśnie na tym polega mój statement. Powiedz mi jedną rzecz. Dlaczego ty się tak boisz? Odkryłeś swój talent. To jest twój talent. Ty się zajmij tym. Jesteś lepszy niż walczysz. Powiedz mi jedną rzecz. Poczynaj mi się nie kładzisz po tej walkach po 15 sekund. Ale dlaczego ty unikasz MMA jak ognia? Jak cię Straż Graniczna wywlekła z samolotu, to w MMA czy w boksie? Jak ale cię słuchaj, wywlekła, kurwa? Słuchaj. Za łeb, kopa w dupę i wypierdalaj, kurwa. To było MMA. No ty. W MMA jesteś cienki polek, kurwa, rozumiesz? Ale powiem ci, jesteś żebyś tam był, polek. Żebyś ty tam był, w MMA jesteś to byś leżał polek, jak scyzory. Rozumiesz? I bym cię złożył po tym swobodę. Daj widzę, co jeszcze, tą małą spierdolinę na końcu. No to kopnąłbym low kicka, to bym kurwa i tak przestrzelił nad głową. To nawet nie ma się co tym kurwa zajmować. A gdzie jest ten koguciarz? O! O kurwa, patrz ty! I zobacz, jakbyś nie spierdala. Ale ty, jakbyś kurwa, nie spierdala. Przechodzisz tutaj po pieniążki. Po co? Po pieniądze. Ja przychodzę ci to jebać! Ja przychodzę układasz ci to jebać! Każdego z nich, bo ja budujesz sobie, ci to jebać. Budujesz sobie wizerunek kozaka, od tak? Każdego z tych panów dostałbyś w pierdol. Zacznę w takim spokojnie razie od ciebie. Zacznę w takim słuchaj, razie od ciebie, jeśli masz życzenie. Pasuje ci? Mówiłeś podobno, że spierdalałem w galerii, a ja mówię, raz, że spierdalałeś w galerii. Opierdalałeś koguta widzowie, w tym momencie. Chcę się teraz przyznać do jednej rzeczy. Rzeczywiście w galerii był opierdalany kogut. No właśnie! To jest o prawda. Tym mówiłem już od tylko dawna, kurwa. Słuchaj, kurwa, to ty klęczałeś mi przy chuju. Pojebało cię, ty debilu. Ty debilu. Słuchajcie, opierdalał mi taki ubasę, że naprawdę zastanawiałem się, prawda czy będę taka, biseksem. Prawda jest taka. Przysięgam wam. Prawda jest ten, taka, słuchajcie, że ten, ten oto... Pytylek, poczekaj. Ten oto mistrz Śląska jest najsłynniejszym opierdalaczem kogutów w Polsce. Powiem wam tak. Ta historia z Galerii Jurajskiej zawsze był... będzie się już niosła jak chwała cesarza. Nie to ma jest innego, to który jest... tak potrafi opierdolić jak ty. No właśnie ty nie ma. Stałeś najlepsze, najlepiej jesteś stałeś ze wszystkich. Jesteś mistrzem. Jesteś mistrzem. Jesteś mistrzem. Ale nie Śląska, tylko w opierdalaniu kogutów. A ja mam, słuchajcie, pytanie do publiczności. Z racji to tego, pyta? Że my jesteśmy... Marcin, czekaj, że jesteśmy dla was. Czy chcielibyście zobaczyć Marcin Najman kontra Boxdel na PGE Narodowym? Tak! Zróbmy wam face to face! Będziesz klęczał i robił mi laskę w oktagonie. Tak zajebie jak to robiłeś cię, na Jurajskiej. Zajebie cię. Wojtuś, dasz mi korepetycję? Szmatę. Jak starą szmatę. Dostaniesz jak stara szmata, tak na to zasługujesz od dawna. Tak jak dostał Castro, tak jak go paulowałeś. Co? Tak jak go paulowałeś. Słuchaj, pił cię jebany. Słuchaj, kurwa. Twój kolega Casio był 10 sekund w bocznej, tak jak zapowiadałem. A teraz słuchaj uważnie ty. Rok czasu na ciebie czekałem, aż przyjedziesz do skauta. Rok czasu. Nie doczekałem się, więc przyjechałem po ciebie. No i tu kurwa jestem. I co? I co kurwa kozaku? I cię rozjebię. I co kozaku? Jezus, ty jesteś tak śmieszny. Nie potrafię, naprawdę. Na kolana i zapierdalać, a nie kurwa. Robisz to, co najlepiej potrafisz, kurwa. Panowie, czyli co, jeden i drugi jest na... Ja prosiłbym o zrobienie ankiety na czacie. Zróbmy ankietę daj na czacie, buzi, daj czy chcecie buzi, ten pojedynek. Nie, daj buzi, nie, nie, daj mi buzi. Nie ruszaj, bo ci wypierdolę od razu, nie ruszaj. Jebnij. Zapierdol. To już by było po tobie, kurwa. I po tym całym, kurwa, projekcie, rozumiesz to? Bo taki cios, jak dostaniesz na łeb... Skończy cię, kurwa, już na zawsze. Cały zipką. Marcin, po całym projekcie by nie było, bo Michał tu nie bardzo dużo do gadania. Jebie teraz w łeb, ty, kurwa, palancie zajebany, koguciarzu obciągarzu. Tak. Posiedź jeszcze. Koguciarz, szatni kurwa, obciągasz. Koguciarz, obciągasz! Meldować się tu, kurwa, jak cesarz mówi! Na ten moment mamy prawie 25 tysięcy głosów i 3/4 z was chce tego pojedynku. 75% do 25%. Tak, także obserwujcie nasze media społecznościowe. Panowie, podobno wasz rewanż miał być K1. Dlaczego finalnie bijecie się w formule MMA? Ja też coś słyszałem o jednej ręce. Miało być w K1, ale no tak jakbym przegrał pierwszą walkę, to miało być w K1, a że no nie przegrałem, to dlatego jest znowu MMA. No tak, no to można krótko streścić. Mieliśmy wpisany rewanż w K1, Błaszczyk sobie zdawał sprawę z tego, że przegra. To, że tam wleciał superbohater w pelerynie Piotr Jarosz i uratował mu życie w ostatnich kilku sekundach, ale spokojnie, nie martw się, jak teraz nagram z tobą najostrzejszego i największego p***a
pierdolę na świecie, bo cię zerżnę przy 70 tysiącach ludzi. Tytuł będzie, że walenie Patusa w pusty łeb i analna destrukcja na oczach 70 tysięcy ludzi. To dostaniesz ten rewanż, stójce. Uwierz mi, ja się nikogo nie boję. Cieszę się. Już na pewno nie takiego mojego szczura. Czekaj, to dlaczego nie zawalczyłeś teraz w K1? Bo ponoć wygrałeś pierwszą walkę, ale spokojnie, teraz postawię kropkę na D. W K1 i powiedziałeś, że nie, no bo nie masz jaj, no i tyle, no. Będziemy się bili, teraz zawalczymy w MMA i nawet jak przegram, to ja się będę nawet cieszył, to będę mógł ci wpierdolić tak, jakbym chciał. Ja już i tak ci zakończyłem karierę, kręgosłup połamany, resztki mózgu jakbym wycięte. Miał kręgosłup połamany, to bym tu nie chodził, wiesz? No ale coś tam ci grzebali w kręgosłupie, nie? Resztki mózgu też ci wycięli, stąd te dziurki na głowie. Tak jest, tak możesz mówić. Kamil, ty też wspominałeś o walce w boksie z jedną ręką, tylko Amadeusz podobno się nie zgodził na taką walkę. Ja byłem na to chętny, no, jedną ręką, tylko drugą ręką chciałem się bronić, nie mieć jej przywiązanej na jaj, no bo no, to jest dużo większy chłop ode mnie. No i chciałem się bronić drugą ręką, tak? No, więc to myślę, że byłoby fair, że biję tylko jedną ręką, a drugą ręką się bronię. No ale no, Amadeusz, no to tak jak mówię, no, nie miał na to jaj, żebym tak zawalczył, więc... Tomek, widziałem, że mieliście ostatnio swoją pierwszą konfrontację słowną na kanale sportowym. No i Tomku, widziałem, że już powoli Cassiowi udaje się wyprowadzić ciebie delikatnie z równowagi i te słowa delikatnie godzą. No, wiesz, powiem ci szczerze, z gadania, gadaniem jeszcze ich nie wygrał, wiesz, to jest, gadać można, a gadaniem, to wiesz, kto gada? To gada. To krzyczy. Dziecko małe jak się boi, jeżeli się obawiasz. Ja nigdy nie krzyczałem i nie będę krzyczał, nie będę ubliżał jemu, to jest bliźni. Jestem, wiesz, katolikiem. Ja chcę pokazać kibicom w klatce klasykę boksu i pokażę. Będę trenował ciężko, już wyjeżdżamy jutro do Świeradowa i trenuję bardzo ciężko. I co tu z krzyczenia pomoże, ubliżania? Trzeba wyjść trenować, pokazać boks, ręce w górę, kibice biją brawo, daj Boże, żeby było 54 tysiące. Jadę do domu, jadę do rodziny, to jest mój zawód i robię to od zawodowo 22 roku życia i to wszystko. Jest boomerem po prostu, bo doszedł do Fame MMA, tu są inne zasady, to się zaczęła właśnie pierwsza runda. Ja też nikomu nie ubliżam, tam w kanale sportowym on sam z siebie by zrobił debila, tylko Mateusz Borek, sobie prześledźcie ten cały kanał sportowy, bo moim zdaniem Mateusz Borek go uratował przed zrobieniem z siebie debila. Widać na telefonie, przez cały program nie siedzi Mateusz Borek na telefonie, akurat w tej rozmowie nie dość, że sami dzwonią do mnie, to jeszcze mnie wyłączają, bo jak Maciej Turski powiedział, że o, chyba urwało, to ja wszystko ich słyszałem, więc Mateusz Borek poprosił chyba, żeby mnie wyciszyli, bo widział, że z siebie debila Tomek robi. Po prostu zakończyli ze mną rozmowę. Mieli zadzwonić, nie zadzwonili, więc śmiech na sali po prostu. No a ja również nie jestem za ubliżaniem. Ja mówię fakty. No jest alkoholikiem, jest boomerem i tyle, nie? Mówi o religii, jeździ napierdolony po Stanach autem. Gdzie tu religia? Nie wiem, co? To opowiedz, jak to jest, kurwa. Diabeł w ciebie wstąpił, czy co? Co ma religia z piciem, kurwa? Co w ogóle wygadujesz? Najebany autem? Jaki najebany? No to ma religia. Ale jaki najebany? Nie krzywdź kurwa bliźniego. Przecież mogłeś najebany wjechać w kogoś. Ty wiesz, ile w Stanach można jechać samochodem? Do ilu można jechać? A co, można najebanym jeździć? Do 0,8 możesz jeździć samochodem. A, czyli najebanym, tak? Słuchaj, najebane to leży, to musisz zapamiętać. Chyba to wiesz, nie? A nie jeździ. No to widzicie, jakie on ma podejście, nie? Jeszcze mówi, że jest katolikiem, kurwa, i do 0,8 wsiada do auta. No ja bym, kurwa, po łyku piwa nie wsiadł. No bo ty już to nie umiesz jeździć. No. Ty, kurwa, właśnie nie umiesz jeździć. Ale nie przeklinaj, bo po co przeklinasz? To jest młodzież. Bo lubię! Bo nie udaje katolika takiego jak ty. Ale udajesz kurwa katolika, ale cały czas o pieniądzach pierdolisz. Już srasz w gacie. A gdzie tam srasz w gacie? To ty zesrałeś na kanale sportowym, dzwonicie do mnie, jak kurwa Mateusz Borek cię uratował. Co będzie, jak będziesz pierwszy gol na PGE Narodowym? Co będzie, jak pierwszy gol się przewrócisz, czy uciekniesz? PGE kurwa znokautuje, coś czuję. Przecież ty jesteś dziadek, kurwa, tyle o co chodzisz. Chłopie. Słuchaj, zbiję cię jak chłopca i pójdziesz do domu. No to zobaczymy, krótko. Już niewiele czasu zostało. Najebał cię Mamet. Fuksem ci się udało, że złapał kontuzję. Bandura też by cię najebał, jakby miał trochę więcej doświadczenia. Wszyscy by chcieli mnie najebać, tego nikt nie może, wiesz? To jest... No ale z Mametem nie umiesz przyznać, że przegrywałeś? Chyba na twojej kartach. Nie przegrywałeś? Na trzech rund? Chłopie. Ty nie umiesz sędziować, ty się do niczego nie nadajesz, wiesz o tym, nie? A kto to sędziował? No sędziowie, nie... No i jak wypunktowali? Przecież były ujawnione punkty. Na sędziach, na kartach punktowych przegrywałeś ten pojedynek do trzeciej rundy.
No tak. No. Według ciebie tak. Ja nie wiem, bo ja no tam jak nie według ciebie, karty. Kurwa, jest napisane. Ale słuchaj, za Damkiem się walczy do końca. Jak ktoś, nie wiem, ma konkluzję, ale te kurwa jego te gadki, takie populizmy. Dostaję konkretne pytanie. Czy widział karty punktowe? Pewnie każdy widział. Jak nie, to sobie można zobaczyć w internecie. Do trzeciej rundy przegrywałeś z Mamedem. I ty, no, za Damkiem walczy się do końca, kurwa. Słuchaj, tylko było więcej rund. Ale słuchaj, jak ktoś się poddaje... A jak padniesz, kurwa, w trzeciej rundzie na PGE, to jak do końca będę z tobą walczył? No ale słuchaj, w trzeciej i pójdziesz spać. No ale czym? Tymi gałęziami? Czym? No, trzeba słuchać, uczyć masz, się kurwa, wadę wymowy, ty. Gałęziami. Od tego boksu. Tak samo mówi, kurwa, cały czas podkreśla, mam zajebistą pamięć. Turski go pyta, pamiętasz wywiad z Piotrem Jagiełą? Jak powiedziałeś, że friki to upadek? No i co tu, kurwa, robisz? Ja walczę. Nie mogłeś wziąć przykładu z Dariusza Michalczewskiego. Walczę. Zrobił, to jest wielki mistrz. A nie, kurwa, taki patus jak ty, co najebanego wypierdalałem z samolotu. Nie ubliżaj, bo ja ci nie ubliżam. Jakie ubliżać? Mówię fakty, kurwa. Byłeś najebany w samolocie? Byłeś. Słuchaj, najebany wyjebali leży. Cię, wyjebali. I cię jeszcze najebie 31 sierpnia. Nosem w dupsko, jak będziesz chciał, nie? Tomek, jak wyglądała sytuacja z samolotem? Bo to było dosyć głośne. Po prostu siadłem, po prostu z przodu siedziałem i co? Siedziała ko mnie kobieta i nagle przychodzi do mnie stewardess i mówi, że nie mogę lecieć tym samolotem, bo miałem oko, akurat, bo dostałem palcem, miałem oko sine, że wyglądam niebezpiecznie i boi się ta kobieta, że mogę wciąć awanturę na pokładzie samolotu. Więc ja mówię do tego kapitana, mówię, słuchaj, 25 lat latam samolotami, ja nigdy nie ubliżyłem nikomu na samolocie, nigdy nie wziąłem awantury, to ja mam dzisiaj wciąż? Nie, pan nie poleci samolot. No i musiałem opuścić samolot. No i jeszcze musiałem sobie kupić bilet na drugi dzień. Skancelowałem mi bilet, musiałem sobie kupić na bilet na drugi dzień. No i to cała historia, że pisali tyle tam. Za 6,5 tysiąca. No to słuchaj. Ja pierdolę. No. Ale trzeźwy nie byłeś. No ale słuchaj, promil to jest najebany? A u niego jeden, nigdy nie 1,22 miałeś. Najebany. Co? 1,22 miałeś. No do 0,2, do 0,8. Promil to najebany. Ale kurwa, promil... zaraz pewnie będzie sytuacja, ale 2 promile to, ale czemu, to pijany. Ale ty już się częścisz, już się boisz. Ty się częścisz, kurwa, od alkoholu, że jeszcze nie wypiłeś pewnie, delirkę masz. Tak jak na trailerze ci się szatnie popierdoliły. Słuchaj. Teraz i na kanale sportowym on mówi, że nie pamięta gadki ze mną. A jeszcze tak, zobaczysz, najebie cię. A pyta, gdzie jest szatnia, nie, kurwa. No, zbije cię jak a 4 pary drzwi były. I on nie pamięta, gdzie jest szatnia. Wybije ci bok z głowy, to masz pewne, 100%. Panowie, zróbmy wam face to face. Trochę wzruszyła mnie ta historia, bo mi się przypomniało, jak mój tata kiedyś wyszedł z Sylwestra na fajkę i wrócił po 2 latach najebany z pizdą pod okiem. Dzieciństwo się przypomina. Fryzjera gdzie masz? W sumie jak już tak gadali o sraniu i nic nie mówią, to wam opowiem też bardzo ważną życiową historię. Zawsze jak sram w toj-toju, delikatnie zostawiam uchylone drzwi od toj-toja, bo liczę na to, że ktoś wejdzie. Bardzo na to liczę, żeby powiedzieć nagle, nie, zajęte, co ty robisz? Bo chcę, żeby wszyscy dookoła mnie zawsze czuli się niekomfortowo. I chcę, że za każdym razem, jak będą otwierali drzwi, byli przerażeni. Jestem jak jebany boogeyman. Słuchajcie, wiecie co zauważyłem? On już sra w gacie. I zawsze sra. Ja zauważyłem tylko tyle, że obstrał. Bo pięściarze, on jest przecież pięściarzem od tylu lat, zawsze patrzą do końca. Wymień, kurwa, jak, no, ciołek. Widzisz, jaki on ma kolor włosów? Jaki, że jest rudy? Nie jest nie, rudy. Nie, no, świeje chłopek. Ale że też taki, to ci dobiorę farbę. A jakie używasz? Takie jak widzisz i tak jak ci się podoba, widzę. No, takie rudawe, brązowe. To... No, wiesz, już, ale już schodzi po bokach, fajnie, więc wiesz. Fajnie, no tak, schodzi, tak. Dobra. To już dobra. Tyle? Ej, tak, morda, tak. Koda. Filip. Ale przynajmniej jest prawdziwy do szpiku kości. Brał proszek, reklamował proszek, to się kurwa ceni. Stary reklamował proszek. Ty wolałeś wciągać. Rodzinne. No. Ale i stary z tego wyszedł i ja. Ale jedna rzecz, Filip, której nie kumam, że zobacz, przyszedłeś tu, opowiedziałeś zajebistą historię, wiesz, o swojej walce, o nałogu, uzależnieniu i musiałeś wpierdolić reklamę. Którą? Czemu? No, że książkę wydajesz i żeby kupić książkę. Nie. Powiedziałem, że piszę, tak, i to jest ważna książka, stary. No, że piszesz i żeby ją, no i będzie za darmo, czy trzeba kupić? To ja ci coś powiem. Nie, to w ogóle nie chodzi o kupienie. Temat, wiesz, Koki jest bardzo gloryfikowany, jest w popkulturze, masz Narkos, wszystkim się wydaje, że jest zajebista. A jeśli ta jedna książka może uratować parę żyć,
to wiesz co, to spoko, możesz uważać o tym, co chcesz, ale ja wiem, co robię i czy jeżeli ona może uratować parę żyć, to ją wydasz za darmo, żeby wszyscy ją przeczytali, czy trzeba za nią zapłacić? Trzeba za nią zapłacić. Bo no to może, kurwa, chodzić o coś innego niż uratowanie. Tylko co wiem, to wydawnictwo nie pracuje za darmo i ludzie w kraju, który nie jest wyzyskiwaczem dla pracowników, zarabiają. Tak mi się wydaje. Git, ale nie czuję, że to się kłóci z tym, co gadasz? Ile bo będzie kosztować? Dobra, mordo. Bo mówisz, że robisz to po to, że piszesz po to, że w chuj chcę pomóc ludziom, historia zajebiście, ale zapłaćcie mi szekle. Tak? No to jest hipokryzja fest. Tak, serio? Tak, to jest hipokryzja, że ludzie wydają książki, te książki kosztują, to jest hipokryzja? Tyle pewnie książek nie, jest o ćpaniu, a Bogdalowi żadna nie pomogła, więc wydaje mi się, że twoja też nie pomoże. Ej, Filip, a pomoże. Ile będzie kosztować książka? Nie mam zielonego pojęcia, stary, to muszę ten piku zapłacić. Bogdal się zastanawia nad kupnem. Kupiłbym, ale jeżeli jest tam na przykład nałożona duża marża, no to wtedy rzeczywiście... No jeżeli... Będzie do biblioteki. Ale inaczej, dlaczego o to pytam? Bo jak my niedawno tam się poznaliśmy, bo nas tam tydzień temu nam zaproponowali tę walkę i my chwilę dosłownie pogadaliśmy. Ja mam wrażenie, że ty jesteś strasznie spoko typem, ale nie kumam, dlaczego na tą otoczkę bycia spoko typem wszędzie wpierdalasz reklamę i komercję. Tak samo, stary, jak pojechałeś do tego chłopaka, który był po operacji kardiologicznej i zrobiłeś zajebiście fajną rzecz. Chłopak miał operację... Przyjechałeś do niego, zawiozłeś mu tam tą swoją bułę z mięchem. Tak jest. I wpierdoliłeś z tym posta i nie mogłeś się powstrzymać, żeby na koniec nie napisać to jutro otwarte ale nie, od 12. Nie. Zobacz. W sensie, dlaczego? Mówisz swoim odbiorcom, żeby byli odpowiedzialni w internecie, nie? Mówisz, że... No, między innymi, dokładnie. Więc bądź z tym spójny, bo jesteś zajebiście niespójny. Mieszasz historię, nakręcasz hejt przeciwko mnie i to jest kompletnie sprzeczne z tym, co mówisz. Już ci odpowiadam, dlaczego. Napisała mama tego chłopaka, że leżą w szpitalu i mają zajebistą ochotę na mojego kebaba. Każdy ma możliwość posiadania ochoty na mojego kebaba. No stary, ale tak było. Chcesz odpowiedzi? Chcesz odpowiedzi, to ją dostajesz. Ale nie przerywaj. Ale mordeczko. Ale nie przerywaj, mówię ja teraz. Halo! No, halo. Już? No, to mówię dalej. Więc zawiozłem tę dostawę. A mama mi odpisała, że bardzo dziękuję i że to jest dla niego wielka rzecz, i poprawiły mu się wyniki i to jest zajebiste, bo motywacja i to, co masz w głowie i mental, leżąc w szpitalu, jest zajebiście ważne. Kropka. Dajcie chłopakowi powiedzieć, bo zaraz też będzie potrzebował kebaba, kurwa. Możliwe, że tak będzie, ale ja nie jem gówna, raczej bym nie zjadł od Filipa Heizera. Gdzie byś nie zabrał? Mówię, że nie jem gównianych, nie zjadłbym od twojego. A to znaczy, że nie jadłeś mojego, bo ja płacę za wołowinę 45 zł za kilogram, a jak ty jesz za 11 za kilogram, to ja nie chcę wiedzieć, co jest w środku, nie, mordo? To jest twoja decyzja. Dobra, nie popłacz się, no. A już, tak? Fajnie? To tyle? Nie, ja nie do ciebie. A, dobra. Słuchaj... Na razie gdybyś, to upadłeś, tak gdybyś sam powiedziałeś. Gdybyś zdobył 10% tego, co ja w mojej karierze, to byś chodził zdobyć, na piętach, kurwa, chłopie, wiesz? Powinieneś mi dziękować na kolanach, że walczysz na PGE Narodowym, bo na razie w swoim karierze jedyne, co osiągnąłeś, to kurwa we Wrocławiu, na Narodowym, kurwa nie na Narodowym, dzięki, tylko we Wrocławiu walczyłeś na stadionie i to dzięki Kliczce, że wypełnił cały. Słuchaj, ciebie zna młodzież, bo krzyczysz do mikrofonu. Stąd cię znają, oni cię nie znają od strony sportowej. Kurwa, obsługa samolotu cię zna. Oni od obsługi, od strony sportowej cię nikt nie zna, bo nie jesteś sportowcem, o czym my rozmawiamy. Ty jesteś, wiesz, no... Dokładnie, ty już też nie jesteś, bo upadłeś. No słuchaj, to słucham. Ja swoje... Jak się czujesz, ja swoje zdobyłem w sporcie, nikt mi tego nie zabierze. Ciężką krwawicą. No i czemu nie odszedłeś jak Dariusz Michalczewski? W sławie, w chwale. Ale słuchaj, jakbym był, nie daj Boże, coś chory... dolegało coś, ja nigdy do ringu nie wejdę, bo nie muszę. Ja dzisiaj mi się chcę mi się trenować. A po co mam biegać na próżny świat? Propozycja z Fame, dwie walki. Robimy. A że trafiłeś ty na mojej drodze, no muszę ci, nie chcę być brzydko, przypię. No i tyle. No i jeszcze tak jedna sprawa, panowie, tylko, bo widzowie się pytają, dlaczego 4 rundy, Casio? No bo jest gruby. Słuchaj, przestań kłamać, Maty chciał 5-6 rund, nie chciałeś, zgodziłeś się na 4. Tak, no Borek może na 12, to Mateusz chciał. Bo wiesz, że więcej nie wytrzymasz. Może być po tobie, kurwa, na no limit, jak chce. Bo wiesz, że więcej nie wytrzymiesz. Albo nawet w przerwach, ja nie muszę odpoczywać, Mateusz może wchodzić w przerwach. Słuchaj, ty ze mną... pierdolną w pierwszej przerwie. Skoro Mateusz chciał, to Mateusz może dostać ode mnie ile rund chce i od razu mówię włodarzom, że nie muszą za to płacić. Ale po co krzyczysz? Wejść. Po co krzyczy? Kurwa, krzyczę, żeby do ciebie pytania nie docierają. No słuchaj, ja ci odpowiadam bardzo logicznie, tylko ty krzyczysz, kurwa, jak dziecko ty. Logicznie.
No. Logicznie słuchaj, to kurwa nawet nie dotarłeś nie chciałeś do więcej, bo nie masz zdrowia. Młody chłopak powinieneś mieć na 12 rund zdrowia. Ja bym z tobą to toczył 12 rund. Schudniesz? No ja mam zdrowie. Ja przyjechałem do Polski, ważyłem 98,5 kilo. To jest moja waga naturalna. Także naturalna to 81. Tyko wpierdalałem fast foody i przytyłem. No to bardzo dobrze. Jak cię pociągnę, 81, stówka cię pociągnie, to zobaczysz, jak kopie Adamek. No to co, schudniesz i robimy 12 rund. A wiesz, jak koń kopie? Wiesz, jak koń kopie? Tak głupi nie byłem jak ty, żeby podstawiać łeb tak, pod konia. Tak kopie Adamek. A ty Adamek. To chyba, kurwa, nieraz podstawiłeś. Słuchaj, patrząc po trenuj, twoich duchach, to nieraz musiałem kopyta dostać, już kurwa. Już ci mówię po jedno. Po fryzurze patrząc. Trenuj doły, a bardzo mocno, bo bije doły bardzo mocno od pierwszej rundy. Się przyznał, że dostał będzie, z kopyta, kurwa. Będziesz miał doły obite bardzo mocno, uwierz mi. Już pokazałeś z momentem, kurwa, jak dostałeś w pizdę przez 3 rundy. Słuchaj, nie szukaj Mabeda, nie szukaj drugich, trzecich, tylko patrz na siebie, co cię czeka. Mordobicie. I to ci gwarantuję, to masz 100%. A ja nie rzucam na wiatr. Gwarantowałeś, kurwa, już wielokrotnie. Tak jak gwarantowałeś, że dwie lampki wina, wszyscy cię, kurwa, w hotelu widzieli napierdolonego o 7 rano i ty potem mówisz w wywiadzie, że dwie lampki wina wypiłem do samolotu. Chłopie, ale nie obracaj zamiast się przyznać, że jesteś alkusem, ale, słuchaj, kurwa, napierdalasz codziennie samolot budę. Samolot już był dawno, teraz jest PGE Narodowy. Podstawiasz na kopyto konia. Nie szukaj, co było. Idź do przodu. Idźmy do przodu. Ty, kurwa, pójdziesz do przodu, najebany, jo? To chciałbym to zobaczyć, słuchaj, kurwa. Słuchaj. Chciałbym to zobaczyć, jak ty najebany do przodu chodzisz, słuchaj, kurwa. Ja bym pewnie chciał... w samolocie widzieli i dlatego cię wyjebano. No widzisz, biedny, łapie za słówka. Strach jest, to jest obawa, wiesz. Ale dostaniesz po łbie, powiem ci, gwarantuję ci to. A specjalnie przyjechałem do Polski tak wcześnie, miałem przyjechać później. Przyjechałem tak wcześnie. Już jutro wyjeżdżam do Elements. Oj, bracie, trenuj, a nie będzie litości. A Elema, wyjeżdżasz jutro? Się dowiesz gdzie, dowiesz się na Narodowym. Co ty sądzisz ogólnie o postaci Filipa Heizera? No myślę, że jak dalej będzie robił z siebie ofiarę, no to ciężko mu się będzie dobrze tutaj pokazać. Natomiast no ja mam wrażenie, tak jak jakby patrzę, w jaki sposób Filip jakby zachowuje się, rozmawia, no to on tu przyszedł zmonetyzować tą nienawiść do siebie, nie? W sensie, no po to się chodzi do frików, żeby zarabiać kasę. I ja na przykład się zastanawiałem, czy ty jakby ty nie przekminisz, że kurwa, może pójdę, odszedłeś z TVN-u teraz, tak? To już mówi, że to jest twoja była stacja. Wiesz, to jest jakby fajna okazja na trochę nowy start, żeby tym internautom, którzy, jak mówiście, tam hejtują cały czas, pokazać się od innej strony, ale jakby ty cały czas jesteś tym samym Filipem Heizerem, nie? Więc dla mnie to jest taka próba monetyzowania nienawiści do twojej osoby, którą rzekomo tak się brzydzisz i wiesz, tak walczysz z tymi hejterami. Już? No. No to spoko. No i to taka gadka właśnie, nie? Filipie, co ty w ogóle myślisz o kanałach Commentary, które są na YouTubie? Między innymi jest takim kanałem kanał Zgrzyt, którym jest Gimper. Oni często oceniają, czy to, nie wiem, twoje zachowania. Strasznie mi przykro, ale nie miałem okazji poznać twórczości. Wiecie, to jest różnica pokoleń, nie? Tak mówiąc szczerze, jak ja mówiłem moim znajomym, z kim mam walkę, to oni pytali, kim jest Gimbal. I nikt nie wiedział, kim on jest. Ale w drugą stronę pewnie działa to podobnie. Bo dam ci radę. Ale... Bo jeżeli tu przychodzi. Powiedz mi tylko, bo jakby chcę ci dać radę. Proszę. Bo jeżeli masz gdzieś z tyłu głowy, że przychodzisz tu, żeby dotrzeć do tego młodego pokolenia, to jak będziesz przychodził na konferencję i mówił, że ty to w sumie nie wiesz, ty to w sumie nie widziałeś, nie oglądałeś, a w ogóle to tam byłem uzależniony, kupcie moją książkę, to ale nie, kolego, bo teraz mylisz pojęcia i tworzysz hejt, a sam to nie krytykujesz. Tworzę. I tak nie rób. Nie I tak nie rób. Hejtu, stary, to, że powiedziałem, że to jest walka o życie. Tak, Tomek, samym sobą, to nie znaczy, że ty tu jesteś najważniejszy. Morda. A ja nie jestem absolutnie, widzowie są. Ale nie. Tylko, że tobie, stary, nic nie można kolego, powiedzieć. Kolego. Można ci zarzucić. Próbujesz razu, co inaczej kurwa, rzeczywistość i tworzę hejt. I to ci się nie uda. Dobrze, ale dziękuję. Stary, nie możesz na wszystko odpowiadać, że ktoś ci coś zarzuci, albo celnie cię wypunktuje, albo cię zagnie, to od razu jest hejterem i tworzy hejt. Ale czy ja tak powiedziałem? Ale czy ja tak powiedziałem? Wejdź sobie w słownik slangu młodzieżowego. Ale ja tak nie powiedziałem. Ale ja tak nie powiedziałem. Powiedziałem, że tworzę hejt. Mam do ciebie bardzo dużo szacunku, a to, że nie mam czasu oglądać twojego kanału na YouTubie, nie znaczy, że jestem gorszy albo że mam to w dupie, bo nie mam. Absolutnie tego nie powiedziałem, stary. No stary, dałem to jest dobrą, opinia. To jest ja opinia. Ci dałem radę. To jest twoja opinia. Możesz mieć na nią wyjebane. Bardzo dziękuję za twoją radę, o którą nie prosiłem. Dobrze, możesz mieć na nią wyjebane, tylko nie dziw się później. Ale ja jesteś nie mam tak, jak jesteś wyjebane i nie wmówisz mi tego. Dobra, to kolejna nauka. Teraz ci pokażemy, co to jest face to face, Filip. Zapraszamy na środek. Bardzo dziękuję. Się patrzycie sobie w oczy. Co dalej? Nie spuszczasz wzroku. Gimper, on powiedział, że jesteś inteligentny, ale teraz jak odchodził, powiedział, że żartował. Teraz wiesz, możesz mu pocisnąć albo coś, no jak wolisz, nie? Ale że teraz mam, że co mam mu ścisnąć? Jak użyjesz słowa na C, to dostaniesz bonus za konferencję, to jest ten moment.
A jakie słowo na C? Powiem. Zaczyna się na C, kończy na wel.